Może z dwóch stron, tak? Właśnie. No. Dzień dobry. Witam Państwa na konferencji prasowej Partii Korwin. Ja nazywam się Dawid Nowak, jestem prezesem Partii Korwin w Okręgu Radomskim. Ze mną dzisiaj jest prezes, poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Janusz Korwin-Mikke oraz restauratorka, przedsiębiorca z Radomia, pani Ewa Gutkowska. Tematem dzisiejszej konferencji prasowej jest sytuacja przedsiębiorców w czasie lockdownu. Proszę Państwa, rząd rujnuje polską gospodarkę i to już trwa ponad rok. W tym momencie ponownie zamyka nas w lockdownie, zamyka całą Polskę w lockdownie. Zamyka tysiące przedsiębiorców poza pracą. Ludzi, którzy są na skraju niektórzy bankructwa, ludzi, którzy muszą wykarmić swoje rodziny, ludzi, którzy są przedsiębiorczy, którzy służą nam, obywatelom, żebyśmy mogli korzystać z dóbr, które oni produkują, przetwarzają, wreszcie serwują nam, tak żebyśmy mogli z nich korzystać. Proszę Państwa, prezentujemy prawdziwe historie, ludzkie dramaty. Chcemy pokazać, że nie można w ten sposób traktować ludzi. Chcemy pokazać, że jest to niszczące dla naszej gospodarki. Chcemy pokazać, że w tym momencie rząd traktuje nas po macoszemu. Oferuje nam tarcze antykryzysowe, które jednak nie działają, które nie wszyscy dostają, które nie uratują przedsiębiorców, którzy będą musieli w pewnym momencie zbankrutować. Jest z nami dzisiaj właśnie pani Ewa, restauratorka z Radomia, która pomimo lockdownu postanowiła otworzyć swoją restaurację, swoją pizzerię. Pomimo tego, że jest codziennie nękana przez zarówno sanepid, jak i przez policję, która to policja spisuje, legitymuje jej klientów, zastrasza de facto właśnie ludzi przed tym, żeby przyszli i w normalnych warunkach mogli zjeść obiad. Poproszę panią Ewę, żeby opowiedziała krótko swoją historię. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, przyjechałam Państwu opowiedzieć o mojej smutnej historii. Otworzyłam lokal 8 października 2020 roku i tylko dlatego otworzyłam ten lokal, że całe oszczędności mojego życia, 32 lat pracy, uczciwej pracy, pochłonął właśnie ten lokal. Prace, które zostały wstrzymane, znaczy pierwszy lockdown, czyli marzec 2020 roku, wstrzymał te prace. One się przesunęły wtedy, kiedy rzekomo wirus był w odwrocie. Wykończyliśmy całą swoją restaurację i 5 października zatrudniłam ludzi. 6 osób na umowę o pracę, 2 osoby na umowę zlecenie. 24 października, jak wiemy, rząd zamknął ograniczył działalność restauracyjną. Co zrobiłam? Zaczęłam walczyć o swoich pracowników, ponieważ wiedziałam doskonale, jak wyglądała tarcza, tak zwana tarcza antykryzysowa z wiosny. Wiedziałam, że trzeba porównać przychody rok do roku. Zaczęłam walczyć o swoich pracowników, żeby utrzymać ich na etacie, zwolnić ich z ZUS-u, to znaczy zwolnić ze składek ZUS-owskich oraz wypłacić im postojowe. Niestety, proszę Państwa, nie udało się, mimo że pisałam pisma do Ministerstwa Rozwoju, do Sejmu, do Komisji oraz do Senatu. Tylko Senat potrafił stanąć na wysokości zadania i wszystkie wnioski, które zostały wniesione przez obywateli, zostały ujęte w tak zwanej tarczy antykryzysowej 6.0. Niestety, jak wiemy, Sejm odrzucił, komisje zarekomendowały odrzucenie takich wniosków i ustawa tarczy 6.0, tak zwanej tarczy 6.0, weszła w życie w takiej wersji, jakiej weszła. W związku z powyższym, no cóż było robić? Trzeba było zwolnić pracowników, proszę Państwa. I przez 3 miesiące miałam, proszę Państwa, postawę obywatelską. Tak naprawdę nie załapałam się na żadną tarczę i w tej chwili to już podziękuję za tarczę, za to, że ustawa jest modyfikowana. Już nie patrzę na te ustawy, bo już mnie to nie dotyczy, proszę Państwa. Może nie tyle nie dotyczy,
co już nie chcę skorzystać z tych tarcz, bo już nie mam siły na to. Mam 54 lata, nie będę prosić, nie będę żebrać. Umiem sama zarobić, proszę Państwa, na swój byt, bo tak robię przez 32 lata swojej pracy, od 18 roku życia. W związku z powyższym dziękuję, że nikt mnie nie wysłuchał. Takich sytuacji jak moja w Polsce jest bardzo dużo. Na styczeń, bo próbowałam, niestety na styczeń 2021 roku nie ma jeszcze danych, więc wydaje mi się, że skoro Sejm stać było na pieprz, to stać go było i na sól. W związku z powyższym już w tej chwili, proszę Państwa, działam. Od 1 lutego 2021 roku otworzyłam stacjonarnie lokal w Radomiu. Poinformowałam o tym mailem pana prezesa Rady Ministrów. Napisałam do niego maila, gdzie się otwieram. Pan prezes Rady Ministrów wyszedł oczywiście na mównicę i straszył znów karami 30-tysięcznymi. Aż ośmieliłam się zapytać, czy to rzeczywiście w Polsce jest legalne, żeby zastraszać swoich obywateli. W związku z powyższym, no jeśli państwo mnie ukaże, a może to zrobić i tutaj dowody wszelkiego rodzaju są za tym, że no, sprawa skierowana jest w tej chwili do prokuratury, proszę Państwa, to proszę, jestem gotowa zamknąć mnie, proszę mnie zamknąć w więzieniu, nie wiem, pozbawić mnie wszelkich praw publicznych, jeżeli jestem przestępcą. I to chciałam Państwu powiedzieć z tego miejsca i powiedzieć, że nie tylko ja w Polsce działam w ten sposób. Otworzyłam się jawnie po to tylko, żeby nie było, żeby ograniczyć działalność tak zwanych informatorów. Nie musi nikt na mnie donosić, proszę Państwa. Ja jestem uczciwym obywatelem tej Polski i chcę zostać tym uczciwym obywatelem do końca swoich dni. Wobec powyższego prosiłabym, aby nie straszono mnie karami, prokuratorami, proszę Państwa, artykułami z kodeksu karnego. Nie chcę żyć w takim kraju, proszę Państwa. Dziękuję. To jest jeden przykład z dziesiątków tysięcy, o ile nie setek tysięcy. Rząd uprawia grę w komórki do wynajęcia. Czyli najpierw blokuje te komórki, korzystając z tego, że ludzie nie wydają w restauracjach, trzymają pieniądze, to opodatkuje je, dodrukowując pieniądze, czyli ukradnie nam te pieniądze i wręcza tam poszczególnym ludziom. Niestety, przy najlepszej woli tego rządu, nie jest w stanie sprawiedliwie tego rozdzielić. To jest po prostu niemożliwe. No i jedni wyzyskują to, tam cwaniacko wykorzystują, inni dostają po łbie. I to jest niestety nieuniknione. Wina leży w zasadzie. Prowadza dzisiaj właśnie Polska w ilości zgonów na głowę mieszkańca przegoniła Litwę i znajduje się tuż za, proszę Państwa, Szwecją i Brazylią, czyli dwoma krajami, które w ogóle nie robiły żadnych lockdownów. Co pokazuje dobitnie, że wszystkie te lockdowny, kwarantanny, blokady, zabieranie dzieci ze szkół, wszystko to jest całkowicie zbędne. A natomiast powoduje potworne szkody, bo to pani nie może otworzyć lokalu, ludzie nie mogą w nim zjeść, prawda? No, potworne straty są przez to generowane. I powtarzam, jedynie Konfederacja głosowała rok temu przeciwko tym wszystkim ustawom. Tak zwana opozycja totalna jak najbardziej głosowała za rządem. Tylko my byliśmy przeciwko i to my mieliśmy rację, co widać po statystykach zgonów. Proszę zajrzeć sobie do statystyk zgonów i zobaczcie Państwo, jesteśmy dokładnie już na ogonie Brazylii i Szwecji. Na miejscu 25, 24 jest Szwecja, na 23 Brazylia. Tak w tej chwili to wygląda, proszę Państwa. Całkowita odpowiedzialność spoczywa na rząd. Rząd mógł się tłumaczyć jeszcze rok temu, że nie wiedział, co się dzieje, ale potem była deklaracja, prawda, Bloomberg, już 28 tysięcy ludzi podpisało, naukowców podpisało się, żeby nie robić tych lockdownów i rząd już nie może się tłumaczyć, że nie wiedział. Ja to wbijałem w głowę, mówię o tym 3 razy w miesiącu, co najmniej, o ile nie częściej. I rząd się, jak ja mówiłem o tym w Sejmie 2 dni temu, to pan minister w ogóle ani słowem nie odpowiedział na nasze argumenty. Ani słowem. Także, proszę Państwa, rząd zamyka oczy na logikę, zamyka oczy na prawdę, no a biedni ludzie dostają po łbie. Dziękuję.
Czy ja jeszcze mogę dwa zdania powiedzieć? Proszę Państwa, chciałam jeszcze powiedzieć jedną rzecz. Tak jak Pan Prezes tu powiedział, że Państwo jest, to znaczy według mojej oceny, Państwo jest niezorganizowane. Z jednej strony, proszę Państwa, zamyka działalności, a z drugiej strony pozwala te działalności otwierać, więc tu już według mojej oceny jest to ambiwalentne. Skoro, proszę Państwa, Państwo dotuje działalność restauracyjną, powiedzmy z tym, że tworzy się miejsca pracy i można od Państwa wziąć tą dotację na utworzenie miejsca pracy i w czasie epidemii z tej dotacji właśnie skorzystałam, to i otworzyłam i dałam ludziom pracę, proszę Państwa, no niestety w momencie, kiedy zamknięto restaurację, tylko na wynos pozwolono nam działać, nie mogłam zlikwidować tej działalności, tylko i wyłącznie dlatego, że musiałam trzymać pracownika, którego nie mogłam zwolnić. W związku z powyższym ja bym prosiła z tego miejsca, żeby rządzący czy autorzy ustaw brali pod uwagę pisma i wnioski obywateli, bo to oni kształtują naszą Polskę. To my tu, będąc na ulicach naszych miast, to tu się toczy życie. Nie w parlamencie i nie w Senacie. Dziękuję Państwu. Może jeszcze jedna uwaga, no, czysto techniczna. Proszę Panią, Pani używa ciągle języka socjalistycznego. Naprawdę? Pani restauracja jest nie po to, żeby dawać pracę, tylko po to, żeby dawać obiady i pizzę. Tak, dziękuję. Oczywiście, po to ona działa i takie ma PKD i nie bardzo wiem. Pani powiedziała, że pani mówiła po to, żeby dać pracę tym ludziom. Nie po to, no nie po to, bo inny jest w ogóle cel, ale tak mówią, ale rzeczywiście nie po to jest ta restauracja, żeby dawać pracę, między innymi pracują w niej ludzie, ale po to, żeby zjeść na miejscu i takie miałam PKD, proszę Państwa, i to nie miało to żadnego znaczenia, czy to było dominujące, czy to było niedominujące, proszę Państwa, miałam, było to legalne, jest do tej pory legalne, w związku z powyższym ja nie bardzo wiem, dlaczego ktoś mi zabiera moją wolę. Dziękuję. Proszę Państwa, ja chciałbym jeszcze podkreślić, że posłowie ziemi radomskiej w żaden sposób nie odnieśli się, w żaden sposób nie pomogli Pani Ewie, podczas gdy Konfederacja zaoferowała Pani Ewie pomoc, podczas gdy Kongres Polskiego Biznesu zaoferował Pani prawnika, tak żeby Pani mogła walczyć w sądzie o swoje prawa, prawa, które są łamane, ponieważ Pani ma prawo prowadzić działalność gospodarczą w sposób zachowujący wszelkie reżimy sanitarne. I dlatego chcemy zadeklarować, że dowolni przedsiębiorcy, którzy się do nas zgłoszą, pomożemy Państwu. Wręcz chcielibyśmy w jeszcze szerszy sposób pokazać, że obywatele też tego chcą. Dlatego zbieramy w tym momencie podpisy pod ustawą Otwieramy Gospodarkę. Zapraszam na stronę internetową otwieramygospodarkę.pl. Tam można wydrukować taki formularz, na którym można złożyć swój podpis i przekazać te podpisy, czy to naszym lokalnym strukturom, czy też przesłać pod adres podany na formularzu do centrali w Warszawie. Naszym celem nie jest zniesienie reżimów sanitarnych. Jeśli są one potrzebne, jeśli tak decyduje sanepid, to my się oczywiście na nie zgadzamy. Natomiast zamykanie całkowite gospodarki, lockdown, uważamy, że jest niedopuszczalny i nie powinien się powtórzyć. Dlatego prezentujemy właśnie tę ustawę otwieramygospodarkę.pl. Dziękuję Państwu za udział w konferencji. Czy mają Państwo jakieś pytania? Nie ma pytań. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy. Do widzenia.